Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, no, widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, słowem wstępu powiem wam, że przed dzisiejszym spotkaniem mogę powiedzieć, że się jednocześnie przygotowałem dosyć dobrze, jednocześnie totalnie nie przygotowałem. Bo z jednej strony dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, czy w sumie przypomniałem sobie wiele ciekawych rzeczy, a z drugiej, to z tego, że się przypomniałem, jak w żaden sposób nie przygotowałem się na to, co nas tu będzie czekać, więc tak. Po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie w ostateczności, ale tak, dzisiejszy cel. Może was to trochę zaskoczyć i zdziwić. Ale to nie będzie nic innego, jak po prostu eksplorować dalej to miejsce. Biorąc pod uwagę to, ile mamy tutaj magów innych, to może być najłatwiejsze. O, widzicie zresztą, jak tutaj już to wygląda. Ciekawe, że jak tu przychodziłem ostatnio, to nie miałem problemów i przepadłem. Super. Ale tak, ogólnie mówiąc właśnie, tu jest ta kwestia, że musimy to zeksplorować. Tak, w głównej mierze, ale nie tylko dlatego, że tak, bo jeśli mam być w 100% totalnie szczery, bez żadnych pominięć, wymyśleń czy czegokolwiek, a jest jeszcze jedna kwestia, która jest niezmiernie istotna w tym wszystkim. A konkretniej mówiąc, kwestia tego, że jakby to najlepiej powiedzieć, poprzypominałem sobie, jak mówiłem, niektóre rzeczy. O, przeciwnik jest IP. Dobrze. Czyli IP działa na wrogów. Normalnie. A nie, nie mówcie mi, że... Nie mówcie, że... Jeszcze od niego zginę. Ale tak, kontynuując. Po prostu bardzo wiele rzeczy, które, tak jak sobie myślałem, poprzypominałem sobie razem z paroma innymi osobami. Słownie prosiłem ich o sugestie czy pomoc. Przypomnij sobie, gdzie co było, jak co było. I tak, mogę powiedzieć, że na przykład właśnie Akademia będzie bardzo istotna, jeśli chcę... O, jak to się nazywało? A, zdobyć ten gest, który będzie potrzebny w paru miejscach do... Powiedzmy, odkrycia tajemnic, sekretów i zdobycie paru fajnych rzeczy, które nie pamiętam nawet, czy ostatecznie zdobyłem. Też się skończyłem? Niedobrze. Ale powiedziałbym, że bardzo niedobrze. Dobra, ale to teraz nie jest aż takie istotne. To, co jest istotniejsze, to to, że jeśli mam szybki okruch, odłamek, może będę w stanie poradzić sobie z nimi. Uwaga, wielki gar. Prawo, lewo, prawo. Lewo, czym lewo, prawo, w sumie nie prawo, lewo, ale tak, lewo. Wielki gar pokonany. Pierk z surowym mięsem, super. Odłamek żywego słoja. Niekoniecznie potrzebny, ale i tak fajnie, że mam. Uj, nie ten czar. Nie, ten czar. I tak. Jeśli chodzi o same plany, to niekoniecznie muszę dzisiaj przejść Akademię. Ale muszę, i to wprost mówię, muszę znaleźć tu w sumie jeden konkretny przedmiot. Nie to, żeby to było wykonywalne, bo tak na razie myślę, że... Nie, wiecie co? To nie jest wykonalne. Nie wiem, jak to mam to zrobić, chyba że zszarżować szybko wielkim mieczem kryjskim. Może. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, po prostu jest to kwestia, którą muszę poruszyć, jeśli chodzi o to miejsce, że będę poszukiwał tutaj tak naprawdę trzech rzeczy, mi się wydaje. Trzech, góra czterech. Pamiętam do końca, ale tak. Ogólnie poszukujemy tutaj jego kamienia, czyli tego kamiennego klucza, czy jak się to nazywało. No, bez przesady. Już teraz nie, proszę, nie. Super. Super po prostu. Ale dobra, powiedzmy tak. Drugiego bez kamiennego klucza. Bo bez niego dostaniemy gestu, który jest potrzebny do odkrywania wielu rzeczy.
Potem szukamy tak naprawdę tutaj wszelkich zaklęć, które tu można pozyskać, jakkolwiek. Bo no, prawda jest jaka jest, tych zaklęć tutaj jest prawdopodobnie bardzo sporo. Przy czym... prawdopodobnie, bo jak mówię, nie mamy pojęcia. Coś zwiększa ta szata? Nie. Czyli uważać księżyc, że wygnie gwiazdą ciekawe. To jest herezja, że księżyc jest równie gwiazdą. Magowie i astrologowie i tak dalej wyznawali, że to gwiazdy są najważniejsze i tak dalej. To, co ciekawe, czyni ich trochę też taką grupą religijną. Dobra. Jak mówię, karyjski wielki miecz. I spróbujmy wyjmować ich jak najwięcej. Będzie za późno. I już jest za późno. Nie, ja nie... Nie. Ja naprawdę nie wiem. Chyba może spróbujmy po prostu przeszarżować, bo... tego pomysłu nie mam. Jest ich tu po prostu za dużo. Na obecny moment. Albo że ja mam po prostu za mało HP czy czegoś. To też jest bardzo możliwe. Ale tak, weźmy naszą tarczę. Nie przejmując się niczym, zasłaniamy się nią. I szarżujemy przed sią. Przeżyjemy. Jak wiadomo, stracimy tu już dosyć sporo runów, ale mało mnie to interesi. Tak, tym wszystkim zajmiemy się kiedy indziej. Na razie po prostu przed siebie. No nie! To już? Dobra, życzę szczęścia. Definitywnie się przyda. A ty i rudy wilk Radagona. Przeciwnik, którego można spotkać w open worldzie, który tutaj zarazem służy za bossa. Tak tylko powiem, że jeśli się nie mylę, a mogę się bardzo mylić, jeden z dwóch bossów w tej lokacji, ogólnie mówiąc. Przy czym, chociaż ten jest bardzo trudny dla mnie, bo nie lubię tych wilków, ogólnie mówiąc. To z dwóch tutaj zebranych, teoretycznie jestem prostszy. I prawdopodobnie jedynym, którego będziemy dzisiaj bić. Z prostego powodu, że drugiego nie mogę chwilowo, bo... z tego co się orientuję, jeśli ubiję drugiego bossa tej lokacji, który jest kategoryzowany jako jeden z tych, których trzeba pokonać, żeby móc iść dalej fabularnie, to samo sobie mnie cieszyło. Po prostu... jak to się nazywa? Nie będę w stanie niektórych interakcji jakby odbyć z NPC-ami, które bym chciał zobaczyć. Bo... oj! Na pierwszym podejściu ich nie mieliśmy. Ale tak, pół HP. Nie najgorzej. Gorzej tylko z faktem, że muszę to jakoś się dostać znowu niezraniony i go pokonać. Ale tak. Więc to dobrze, że to już on, z drugiej nie najlepiej. Jeśli wiecie dlaczego dobrze, to odpowiedź jest bardzo prosta. Oznacza to, że zaraz dostaniemy dostęp do najważniejszego miejsca Akademii. I... mówię to z premedytacją, bo pamiętam... zanim... można właśnie wejść na taki... nazwałbym go placem akademickim. I ten plac akademicki właśnie jest centralnym jakby miejscem... z kamiennego strona Akademii, jakieś fajne coś, czy nie za bardzo? O, proszę, wymaga za dużo inteligencji. To nie jest jeszcze lepszy, jeszcze co mam. W planach używać, więc jeśli jest lepszy, to będę go używał. Więc tak, mówiłem, że nie chcę, ale może warto byłoby znać jakiś sposób na pozbycie się ich. Okej. Okay. Jednak jest sposób. Okej, okay, kiedy się już pozbyłem tamtych, teraz mogę jakby uniknąć słoja. Okej, okay, chyba mam technikę. Prawda, mam to zasoby, które mogą się przydać podczas walki z wilkiem, ale... spokojnie, znajdę potem może jakiś sposób bezzasobowy. Nie, ciężko będzie tak generalnie mówiąc, ale może znajdę. I synchronizacje mają prawie idealną na zaklęciach.
Okej. Okej. Patrzcie, udało się. Mamy drzwi, które nie można otworzyć z tej strony. Okej, warto pamiętać. I mamy skrzynkę. Czy w tej skrzynce było coś przydatnego, czy nie? Choć brzmi nie. Przydatne to to nie było. Dobra. Czyli to chyba tyle z tego miejsca. Oczywiście jeszcze tutaj są czarodzieje, które trzeba będzie wyeliminować. Po czym będzie można już z spokojem pójść znowu i zmierzyć się z wilkiem. Do wilka chcę jeszcze sprawdzić właśnie dokładnie, czy nie ma tu jakiegoś sekreta, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że wiem, gdzie są wszystkie sekrety. Skłamałbym też mówiąc, że podejrzewam, że tutaj nie masz tego sekreta. Tej właściwej świecie nie mam pojęcia. One mogą być wszędzie, mogą być nigdzie. Wyeliminujemy tych magów w takim więc wypadku. Teraz tak, czy tutaj gdzieś jakoś można coś sprytnie... Nope. Nic tu nie ma. Co o tym idzie? Nie pozostało nic innego jak pójść i zawalczyć z wilkiem. Proszę. O, proszę. O tym właśnie mówiłem. W tej biblioteczce znaczyłem czyjś sekret. Jakie rzeczy. Ale można gdzieś iść. Dobra. Jednak jest to więcej niż myślałem. Co tu mamy? Ometa. Nawet nie kojarzę, czy to znalazłem na poprzedniej rozgrywce i... 52. Okej, okay. Czyli już wiemy, ile trzeba być inteligencji pozyskać, jak najprędzej. Nie, piękne, piękne. Tak. Ogólnie idąc na wilka, może warto byłoby pomyśleć o ukłonicznym. Nie. Ile ich mamy? Dwa. Mało, ale... Powiedzmy, że zaryzykuję i użyję. Teraz pytanie, ile ma ten kostur? 31. Co on będzie chyba naprawdę mocny. Myślę, jak się delikatnie ulepszy. Ciekawe... Ten jest lepszy od tego, chociaż wezmę. Dobra. Ale nie przejmujmy się tym na razie. Zobaczmy tylko, co gdzie tutaj jest i jak tutaj jest. A co to było wejście na piętro? Tak naprawdę. Coś tutaj musi być. Poza tym, że tu gdzieś widziałem. O, takie coś. Aż to jest powrót na skróty? I guess. Nie, to jest coś jeszcze innego. Nie wiem, czy ja tam chcę spadać, ale chyba muszę wyjść. Byłaby, gdzie ja żem jest? Serio, tam gdzie ja żem jest? Ja tego miejsca nie kojarzę. Szkoły... Okej, zaraz zobaczę co. Ale zanim to pozwólcie, że... Że pomyślę, gdzie ja żem... Okej, okay, to może tak tam byłem? Nie wiem, a tak część to jest błogosławionej rosy, że nie pomoże, a ten... Czy ten? Większa moc czarów. O, ten przedstawiający szkołę kamiennych magów koszmar akademii? Pierwotny punkt zakazany tradycja magii bez kamieni. Dla tych, którzy trzymają się inaczej, akt czarów i jest tylko jedna z ścieżek badań naukowych. Nie rozumiem trochę, czemu to jest niby zakazane. Ale no, jak mówię, nie znam też dokładnie histerii Elden Ringa. Tak czy inaczej, bierzemy to zamiast regeneracji tej, która tak jest słaba. Dzwonimy po Majtuzę, żeby nas trochę podratowała. I tak. Musimy to przetrzymać. O, no nie. Majtuza chyba za dużo tu nie pomoże tym razem. No, nie wygląda na to, żeby mogła dobrze pomóc. Mhm. Dało się jakieś rzeczy, która pozwala leczyć osoby wokół nas. Pamiętam, że były jakieś zaklęcia regeneracyjne, czy w sumie bardziej inkantacja, bo tak się tutaj nazywa. Które zdecydowanie by mi się przydały w tym momencie.
On naprawdę podbija jakoś wiarę delikatnie tylko po to, żeby móc nosić jakiś talizman skłaniający się z inteligencją, bo wiem, że są. Czy tam talizman, świętą pieczę, bo tak chyba się to nazywało ostatecznie. Osobiście przyznam, że nie pamiętam. Ale tak, jak to po prostu bym nosił, to zawsze jakieś coś było, żebym w stanie rzucić i wygraliśmy. To daje kamień pamięci, świetna sprawa, więcej zaklęć, jej. I... coś więcej? Nie, to tyle. Wow. Ach. Dobra, myślę, że powinno być czegoś trochę tutaj więcej, ale dobra. Tak czy inaczej, sukces. Jak jeśli też o to chodzi, to... potrzebujemy inteligencję. Definitywnie, potrzebujemy jak najwięcej inteligencji. Nie ma przebacz. Chcę bawić się nowymi czarami. Okej. Okay. Teoretycznie teraz z tym efektem tego wszystkiego mam 31. Co za tym idzie, moglibyśmy jakiś fajny czar chyba wziąć? Tylko pytanie jaki? Więc to bardzo dobre pytanie jaki, bo... nie wiem, czy jest cokolwiek, co ja tak naprawdę bym chciał tutaj koniecznie brać ze sobą. Nie wiem, może... wzmocnienie tarczy. Pierwsze miejsce, jełopie. A ostatnie... w sumie tutaj też mogę zmienić. Wielki odłamek. Czasami lepiej jednym porządnym strzelić i tyle. No dobra. Jesteśmy tutaj. Na dole mamy moc wielkiego runa, więc przypomnę czasem, żeby być ostrożnym. Nie, żeby miało to wielkie znaczenie, ale nadal. I tak. Jesteśmy na tym placu, o którym mówiłem. Najważniejsze, w moim odczuciu, żeby nie było, miejsce całej lokacji. Stąd można pójść na miliardy różnych kierunków. Przy czym każdy z tych kierunków prowadzi do czegoś innego bardzo istotnego. My udamy się na pewno w kilka z nich, nie powiem wszystkie. No to jest niemożliwe oczywiście. Na czas antenowy poświęcony na ten odcinek. Ale tak, trochę miejsc na pewno pozwiedzamy. Jest tak, pozwólcie, że mnie też żółwia na to. Żółw jest bardzo cenny, tak. W tym momencie ta powolna regeneracja będzie cenniejsza. Przynajmniej nie będę musiał używać teoretycznie butelek, kiedy nie ma kryzysu totalnego. Totalnych kryzysów aż tak dużo nie powinno być. Więc tak. A, no tak, zapomniałem o tych snajperach. Czy tak to nazwę. I straciliśmy runę! Jej! Szybko poszło. Ale jak mówię, to z mojej głupoty akurat. Byłem zbyt nieostrożny. Ale tak. I żeby teraz było jasne, czego tak naprawdę będę szukał, to właśnie drugi błyskamienny klucz zaklęcia. Ze wszystkim chociaż jedna kamienna głowa. Wiem, że może to wydawać się trochę dziwne. Takie rzeczy. Okej, okay. Mają taki zasięg, że tutaj niestety będą mnie eliminować od tak po prostu. Myślałem, że może to bardzo się udalnie. Muszę po prostu wyeliminować najpierw tamtych. Akurat tutaj też mogę przyznać, że to jest taki element, który kojarzyłem, że miałem z tym problemy, ale z drugiej strony damy radę. Gorsze rzeczy się już przeżywało. Więc na pewno damy radę. To miejsce na pewno będę łaził z powrotem wiele razy, bo jeśli mieli tu jest właśnie podejście czegoś też takiego fajnego do znalezienia. Najprościej mówiąc, najdelikatniej. Ale konkretów też nie pamiętam, więc... mogłem się totalnie mylić. Co tu mamy? Błyskamienne ostrze. Oj tak, super. Bardzo przydatna rzecz. Pozwala to większość popiołów, które są w normalnych okolicznościach magiczne, zmieniać na fizyczne. Tak jak to miało miejsce wcześniej. Albo, co ważne, na mroźne. Mroźne są jeszcze lepsze, bo podają trochę Frostbite'a, który jest bardzo przydatnym efektem. Nie wiem, czy będę dużo z tego korzystał. Znaczy, no, jeśli już to później, jak znajdę sobie jakąś broń taką, którą będę mógł mieć ewentualnie nakładania mrozu, kiedy uznam go za słusznie potrzebny. Ale no, kontynuując. Ale co ważne, właśnie zamiast posiadania magicznego efektu,
Już się pogubiłem. Zamiast posiadania fizycznego efektu, teraz właśnie mogę też mroźne nakładać i magiczne. Na takie zwykłe popioły, więc... Teraz jeśli jest jakiś fajny trik na broni, którym bym chciał, ale preferowałbym, żeby była mroźna, albo magiczna chociaż, mogę to zrobić bezproblemowo, więc... jaj. Fajnie. Teraz tak, czy w tym miejscu coś jeszcze było, czy to tylko tyle? Okej... Ciężko mi stwierdzić. Wygląda z jednej strony, że tak, może coś tu być, z drugiej może to też być takie, że nie, jak tam skoczę, to umrę. Więc dla bezpieczeństwa otwórzmy tutaj drzwi, żeby nie musieli tamtędy się przeciskać jak przed chwilą. I zaraz skoczymy na te dachy. Jak mówię, szukam tutaj kilku rzeczy. No i przede wszystkim jeszcze talizmanu chyba ikony Radagona, czegoś tak? Tak mi się wydaje, że on się nazywał. Tak czy inaczej, to jest legendarny talizman, który będzie nam bardzo potrzebny, bo znacznie przyspiesza tempo rzucania zaklęć. Po prostu każdy czar, nawet takie bardziej powolne, będę w miarę znośnym tempie mógł rzucać. A i tak, tutaj są te okropne manekiny, lalki, czekolwiek to się nazywa. W momencie powinien być butelkę. Powiedzmy, że bezpieczeństwa, tak. I teraz ja. Tam widziałem też coś, zanim wejdę na wieżę, oczywiście w tym wypadku muszę tutaj posprawdzać obie strony. I... czy jest coś więcej do dodania o tym miejscu? Raczej nie. Poza tym, że nadal... trochę nie wiem, dokąd zmierzam. To może wydawać się głupie, patrzę na to, że tu byłem i... nie wiem, chociaż kojarzyć mi. Niektóre rzeczy w grach kojarzę przez całe życie i... teraz tu widziałem, dajmy to, ja i tak pamiętam wszystko. A z drugiej strony są takie momenty jak teraz, że idę przed siebie i mam takie... dokąd ja zmierzam? Czy to jest to miejsce, o którym myślę? A może idę w całkowicie złą stronę? Okej. Powiem ci szczerze, manekinie, czy jak chcę się nazywasz, czymkolwiek tam jesteś, totalnie mi nie pomogłeś. Okej, ten czarodziej jest niebezpieczny, bo rzuca jakieś czary takie bardziej, że tak je nazwę. Całe szczęście też posiadam czary bardziej. Nie wiem, czy aż takie mocne jak ty jego, ale no. Najważniejsze, że mogę rzucać czary bardziej nawet. Dobra. Okej, i spokojnie widzę ich tam. Spróbujmy ich sprowokować, po czym wyeliminować właśnie takimi prostymi pociskami. Jak mówię, ja chcę walczyć tym magicznym mieczem przywoływanym z kostura, ale nie znaczy to, że nie będę... no, bawił się w takie rzeczy też. Dobra, co my tu mamy? Kryształowe strzały, kuku czy buskamień. Z tego nie jest potrzebne. Na ten moment, może czasna. Nie wiadomo, kiedy się nagle zacznie przydawać. I idziemy nadal z podniesioną tarczą dla swojego świętego spokoju i bezpieczeństwa. Pełd z meteorytu. O, ciekawa rzecz. Aczkolwiek niepotrzebna. Tak, tutaj widzę jakąś znajdźkę. Więc prawdopodobnie jakoś tam będę mógł się dostać za chwilę. Na ten daszek niżej. Tam jeszcze niżej można? Teoretycznie tak, ale zanim tam, to chcę zobaczyć, dokąd ten daszek jeszcze prowadzi. Nigdzie. Okej, okay, trzeba tam niżej, od razu. Ojajaj, dobra, tu już lepiej nie. Z tego dachu o, na ten dach, okej. Okay. Jeszcze gdzieś się pogubiłem, szczerze mówiąc. Okej, okay, widzę tutaj takiego dziada. Okej. Okay. Prawdopodobnie jeden mocny, jeden szybki by wystarczył, ale wolę nie ryzykować. Dobra. Teraz będę zobaczyć. Nie, tutaj chyba dwa mocne bardziej. Dwa mocne byłyby lepszym wyborem. Też może i tak zaszczędziłem trochę, strzelając te dwa szybkie potem. Nie mam pojęcia. Chciałbym mieć jakieś pojęcie. Co to jest złoty run? No, ładnie, fajnie, tylko jakby to powiedzieć... to nie jest to, czego szukam. To nie jest totalnie to, czego szukam. Dajcie mi coś fajnego, przydatnego, a nie... te runy 4. Nie, żeby one nie były jakkolwiek... przydatne. Czas nadal jestem w stanie wykorzystać nawet dobrze i tak dalej, ale... preferowałbym naprawdę takie bardziej bezpośrednie
Co tu mamy? Nasyconego morza. To było coś specyficznego, pamiętam, ale... Powiem, co konkretnie, bo nie wiem. Kamień Kowalski 3 razy 2. To jest bardzo cenne znalezisko, nie będę żartował, ukrywał, nie zaprzeczał. Teraz tak, a czy dam radę skoczyć z powrotem? Na szczęście dałem radę. Idziemy dalej. To już 25 odcinkowa minuta. A ja nadal nie wiem, dokąd zmierzam. Oj, to będzie piękne. Okaże się, że polazłem jedyną trasą, która nic mi nie oferuje. Chciałem odnaleźć... Wszyscy po prostu będą się ze mnie śmiać. Już też jakby wiedzą, że... Ja po prostu źle idę, albo nawet będą się śmiać przy sobie, nie pisząc komentarzy, jak to. Często dowiaduję się, że było. W czasie i ponury kamień czwórka. Nawet nie jest nic, czego na ten moment będę potrzebował. Stąd gdzie dalej? A stąd w ogóle tak naprawdę gdziekolwiek mogę się dostać? O. Wiedziałbym, że mi się trochę nie wydaje, żeby to było możliwe. Aczkolwiek też nie powiem, że na pewno się nie da, bo... Wygląda, jakby tu gdzieś jakieś wejście mogło być. I tak, gdybym miał moją kosę, może bym wskoczył tam. Ale tak to nie ma szans. Z tej pozycji. Ale tam z góry widzę, że będę mógł skoczyć, więc... To też zrobię. Mając nadzieję, że to jest prawidłowa decyzja. I tak. Mam nadzieję, że będzie tutaj cokolwiek naprawdę wartego mojej uwagi. Jeśli nie, to ja się rozpłaczę. Nie, tak poważnie to po prostu będę załamany tym, jak bardzo nie umiem. Okej, okay, dzidowca przynajmniej. Znaleźliśmy. Ciekawy dzida nakłada krwawienia. To jest rzadkością w przypadku tych dzid. Tam włóczni, bo to chyba, tak to profesjonaliśmy na to włócznie. Ale co? Tak przynajmniej ciekawe, że zdecydowali się, żeby taki nakładał krwawienie, mimo tylko, że używam włóczni. Jak mówię, włóczni zazwyczaj krwawienie nie nakładają. Okej, jest ich dwójka, więc zaryzykujmy. O nie. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Popełniłem wielkiego błąda. A bym powiedział, że jest to James Błąd. Iż tutaj wielkim mistrzem zamiast szybkich, super. Udało się na szczycie ich wyeliminować. I teraz, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Totalnie nadal nie mam pojęcia. Ale widzę podobno jakiegoś maga, więc może to być niebezpieczne miejsce. Zwykle 3. Jakże wspaniała nagroda. Wcale mi także ich nie potrzebuję i nie za bardzo nawet chcę. Ale tak, i tak wspaniała nagroda. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nic? Zaś w tym miejscu znowu spadł jakiś taki dziwak. Zły, niedobry bebok i w ogóle. Proszę powiedzieć, że tam nie było żadnych przedmiotów. Czy załamie, jeśli były? A, chyba nie było. Dobra, kryształowy krab. Magia nie jest chyba na niego najlepsza? No, obserwuję magię dosyć dobrze. I mamy coś. Błyskamienna korona bliźnioksiężnika. Pytanie tylko, co ona zwiększa, co zmniejsza. Zmniejsza... Znaczy, inteligencję kosztem punktów życia i energii. Apeki zmniejsza znacząco, energię trochę. Ale daje... Okej, mam... 6 chyba? Tak, 6 daje inteligencji. Super. Super. Nawet się nie będę jej nosił, bo nadal uważam to za dosyć ryzykowny przedmiot. W moim obecnym stanie to super, bo mam. Mamy już jedną koronę, a nie pamiętam, czy jakieś konkretne były potrzebne do konkretnych miejsc. Czy było takie, mi jakąkolwiek koronę i... Nie, nie tam to. Super. Jeśli ją masz, to możesz bez problemu
otworzyć te sekrety. Pamiętam, że ja właśnie jeden czy dwa nawet takie pominęłem, a kilka miałem takie. Jak to w ogóle ruszyć, bo nie mam pojęcia, nie wiem, jestem na to za głupi. Okazało się, że po prostu wystarczyło mieć ten gest jeden, którego ciągle poszukuję. Lący kryształ. Jeszcze lepszy czar chyba. Zaraz się przekonamy, tylko wyeliminuję najpierw jedynego maga, który tutaj siedzi i mógłby nie mieć. Mamy gdzieś jakiegoś skróta. Nie skrótko właśnie sposób na dostanie się gdzieś. Tak czy inaczej, no mamy przejście dodatkowe. I zaraz pewnie sprawdzimy, tylko najpierw tutaj widziałem jakiś, nie wiem jak to nazwać, tunel, trasę. Ja sobie opcje są prawidłowe, który chciałbym zobaczyć, gorzej tylko, że tutaj jest perfumiarz. A ja nie mam już za bardzo many. Więc musiałbym naprawdę ostrożnie używać moich czarów. Nie mogę już czarować. I dziad mnie zabił. A tam coś było. Uchuleła. Wiecie co, chyba wiem. Tak. Na szczęście właśnie pomyślałem, żeby zobaczyć mapę. I okazuje się, że dobrze. Myślę, że jednak to blisko jakiegoś miejsca łaski. Teoretycznie przynajmniej. Tak, to było tutaj, w miejscu łaski. Okej. Ale wniosek numer następny. Umrę. Nie, tak poważnie, nie dostanę się tam bez walki. Więc tak. Runy, które miałem, znowu przepadły. Ale powtórzę to, co zawsze mówię. Nie wiem, jakoś szczególnie ich potrzebował. Dlatego, że szkoda, że przepadły. Ta mentalność, szkoda, że przepadły, ale to nie jest tragedia. Jest najlepszym, co mogę tu mieć w tym wszystkim. Naprawdę, najlepszym, co mogę mieć. No, to jest tylko kilka tysięcy, nie tak jak... Nie pamiętam, czy w sumie było, czy tylko... Mi się wydaje, że było... No myślę, że było, że traciłem w sumie miliony. Sobie jak gram prywatnie. Tam to było bardziej bolesne. No, ale nadal. Elden Ring jest grą, która opiera się... Na szczęście, nawet jeśli bym grał wieloosobowo... Na mechanikach... Tego, że... Poziom. Jest pierwszym elementem decyzyjnym, czy można się połączyć, czy nie. No i to oczywiście bez hasła. Z hasłem to można zawsze, jak się dowiedziałem. A drugim czynnikiem decyzyjnym w sumie jest ulepszenie chyba broni? Tak mi się wydaje. Więc no, nieważne ile runów potracę, zawsze mogę je odrobić i no, nie będzie problemu już żadnego. To nie jest... Dark Souls 2, gdzie była wspaniała rzecz, jak Soul Memory. To, że bardzo tego nie lubię. Ale tak, jeszcze zanim coś tu zobaczmy tutaj. Zobaczmy, że starszy mosty, która... Po falu skrywany do przodu. Okej. Okej. Jakiś potężniejszy znowu czar za 38. Muszę przyznać coś, co zwiększy mi o 4 i będę mógł się tym bawić. Albo użyć wielkiego runu i wtedy jak ubiorę to wszystko, to też będę. A póki co gin, perfumiarzu. Nie lubię takich jak ty. Niestety jesteście irytującymi przeciwnikami. Kamienny kostur Azura. Okej. Ten wymóg. Kostur pradawnego bezkamiennego czarodzieja Azura. Mogą posługiwać się tylko ci, którzy wejrzeli w mądrość kamienia. Rozrzucenie wszystkich czarów, ale użyte zużywa dodatkowe punkty skupi. Chyba znaleźliśmy jakiś naprawdę skarb. Daję. Chyba tak. Ale dobra.
Skoro znaleźliśmy jakiegoś pięknego skarba. Teraz pytanie tylko, gdzie powinien... Nie, pałutowa brama, nie? Sala debat to chyba była? I dobra. 52 inteligencji. Bardzo dużo. Ale przynajmniej wiem, w co muszę celować, jak widzę już takie wyposażenia, które wymagają po 50 parę. Prawdopodobnie to 52 będzie wystarczające na bardzo długi okres. A póki co zobaczmy, czy tutaj coś jest. Oj, teoretycznie jest. Teoretycznie jest. Teraz tylko prosić muszę o to, żeby okazało się to prawidłową trasą. Będzie dobrze. W sumie... To jest takie trochę zastanawiające. Zastanawia mnie... Nie pamiętam totalnie. Coś ktoś pamięta, możecie w komentarzach napisać. Gdzie znaleźć pieczęć Mariki? Mam taką potężną wersję, to bardziej oczywiście. I powiedzmy tą słabą wersję, bo znaczenia to dla mnie nie ma szczególnego, którą wersję pieczęci odnajdę. Bo chciałbym jej użyć. Darmowe statystyki na pewno mi się przydadzą, tak, jako że tutaj chyba... Nie pamiętam ile. Podstawowa wersja, bo chyba do tego na podstawowego nie mamy. Ale ile przony daje 5, co jest naprawdę super. A ile daje podstawowy? Nie wiem. Ale ile bym dawał, i tak to będzie cenne. I coś się świecia i... Pana Radagona. Okej. Pokażę teraz, jak pięknie ona działa. Widzicie, jak tutaj tu było? Powiem na pojedynczym machnięciu, bo nie ma co na wszystkich. Bierzmy ikonę Radagona. Zobaczymy, jak teraz będzie. Moim zdaniem jest fajna różnica. Teraz tak, karyjski siekacz na Radagonie. Najważniejszy jest początek. Prawie nie trzymam kostura u góry. A ty... Jest to widać w różnicy, jak macham teraz, jak machałem przed chwilą. Teraz rozumiecie, czemu chciałem odnaleźć ikonę Radagona? Ona i zręczność. Najcenniejsze rzeczy do skracania, rzucania zaklęć. No tak, dowiedziałem się, że zręczność podobnie jak w... Nie pamiętam, w której to było innej grze. Od From Software'ów. Ale tak, w którejś tam grze też właśnie tak pięknie działała, że skacała. Nie wiem, czy to nie było Dark Souls 3 przypadkiem. Ale tak. Zręczność jest przyjacielem maga. Nie w takim jak inteligencja, czy jakkolwiek się nazywa statystyka w danej grze. Bo ogólnie statystyka, której chcesz używać do swojego rzucenia zaklęć, ale tak, jest wielkim przyjacielem. Więc warto będzie też podinwestować. Teraz pytanie, czy słyszę jakieś secret wejście? Tutaj nie widzę. Jest chyba też nie. A. Tu musi coś być. Jakoś. Że gdzieś coś musi być. Sekretne przejście. Może się mylę. Może już. Totalnie indziej. Ale tak. Wiem, że jeszcze gdzieś coś musi być. Tak czy inaczej. Teleportujmy się z powrotem na dół. I no. Ja wezmę sobie z powrotem znak Radagona. Póki nie jestem ranny. Znak, raczej pieczęć. Czyli to. Praca, czas rzucania czarów i inkantacji. Aha. Teraz, kiedy to mamy, wiecie, jak są listy. Magia jak nieskuteczni, żeby eliminować zagrożenia ewentualne. Pierwszy etap. Ten taki istotniejszy. Znaleźć ostatnią rzecz. Pragnę niczego więcej, jak odnaleźć po prostu już ten, jakby to najłatwiej nazwany, ten klucz do Akademii. O! Ziarno. Ziarno chyba zwiększało... Tak, zwiększało ilość butelek. To łzy czy coś takiego ulepszały wszystko, więc... Świetnie, jedna dodatkowa butelka... Ja prawdopodobnie wezmę. Bardzo przydatna. To będę polegał na butelkach i... czekaniu. Jeżeli tak nic innego nie mam przy sobie, co mogę stracić.
dobierał regeneracyjnego talizmana. Co my tu mamy? Kolejny krab. Czyżbym miał zdobyć kolejną koronę w ten sposób? Tak. To jest kamienna korona Karolosa. Lepsza czy gorsza? Nie mam pojęcia. I nie ma to dla mnie też wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, że ją mam. Każda korona to jest sukces. Zobaczymy ją w ogóle przy okazji. O! Przez inteligencję kosztem energii. Tylko inteligencję. Krzają o 3 punkty. To też weź. Ta jest mocniejsza. Ale tak. Kodeks Karolosa to najstarszy z kierunków badania Akademii. Ale przez czarodzieja Azura. Czyli idąc. Rady badają tajemnice komet. Tak sobie różnych księżnika, że dla elity Akademii mogli badać wszystkie rodzaje magii, to jest kto najdzie z nim samości. Okej. Może że koronę tego Karolosa, czy jak się to nazywało. Nawet ubiorę sobie później. Jeszcze będę się przemyśleć na pewno. Zawsze to dodatkowa inteligencja. Badania aż tak dużo, jak bym chciał, ale zawsze coś. Póki co wyjmowałem. Krab wyjmował, albo sobie poszło coś, więc... Sprawdzę to zwiedzać. Zobaczmy, jak te komety... Komety, nie? Tyle gadam do komet. Ale wielkie odłamki sobie poradzą. No tak, zapomniałem, że to się atakuje, jak to się pokaże. Właśnie to, co tam jest ukryte. Okej, okay, kręci się, więc ostrożnie, gwiazdopluczu. Nawet jak się nie otwiera, to wow. Dosyć skutecznie jestem w stanie to ranić moim siekaczem. Co jest bardzo jestem przekonany, że ten siekacz naprawdę jest potężnym zaklęciem. Nawet potężniejszym niż bym skłonny przyznać. Tak czy inaczej, udało się znowu coś odkryć, osiągnąć i tak dalej. Okej, mega krab, gin. A, i przy okazji, tak jeszcze a propos tego. Kryształowe kraby dają nam korony. Wiecie, co to oznacza? Wielcy potężni jacyś magowie. Nie mówię, że to są koniecznie tacy jak Azur i tak dalej. Bo co do tego, to mogę nawet wprost wam powiedzieć, że nie. Ich spotkamy jeszcze. Ale tak, jacyś inni wielcy magowie. Stali krabami. Co może... Pomujący dla innych jeszcze. Jeszcze na dla jeszcze innych. Po prostu może być faktem ciekawym, że kraby z kryształami. Tak, tutaj przy okazji mam też bardzo klasyczny element, który będą na nas spadać. Da się na szczęście ich unikać. Tak, wiem, że to jest bardzo ryzykowne i można wręcz głupie iść tutaj w sposób, ale muszę. Po prostu chcę zwiedzać jak najwięcej rzeczy. Au! W skrócie tego czegoś wiem, że trzeba stać tutaj, mniej więcej. Tak, dobrze. Dobrze. Teraz jak to już jesteśmy, mogę powiedzieć, że jesteśmy w bardzo bliskim dystansie od finału tej lokacji. Ale, i to ważne, to ale może was to zaskoczyć. Mało mnie to interesuje. Ja tutaj przyszedłem po poboczne kwestie. Nie po finału lokacji. Jak już mówiłem. Do finału lokacji pójdziemy, oczywiście. Ale nie teraz i... No nie. Serio? Gdybym to kojarzył, to bym tutaj nieraz. Teraz bym tutaj. Dobra, wiecie co? Spotkamy się już znowu tam przy tej... za kulą, bo pewnie kilka razy jeszcze w nią wpadnę. Wiecie co? Ja jestem ślepy. Badziemy. Okazuje się, że byłem przy kluczu. Chciałem odnaleźć. Ale... Wiedzę, że po pierwsze nie otworzyłem tutaj skróta. No jeszcze... Pewnie zwrócił uwagi na to, gdzie ten klucz był. Tak,
pokażę wam szybko, gdzie jest ten klucz, który szukam cały czas. Jak mówię, jak go zdobędziemy, zakończę odcinka. Następnym będziemy jeździć po Liurni, zanim skończymy to wszystko tutaj. Ale z jednego bardzo oczywiście prostego powodu, poniekąd, w którym to będzie fakt, że, uwaga, 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 chcę pozbierać kilka interesujących czarów, które są na Liurni pochowane i umrę. Tak, umarłem przez to, że oczywiście. Chciał mi się na skróty. Spokojnie, gwiazda kluczy, nie musisz się irytować. A, tak dla ciekawskich, od razu powiem. Dowiedziałem się o tym kluczu. Bo dosłownie... Po prostu spytałem znajomego. A i powiedział, gdzie to jest, się załamałem. A spytałem się o to, bo po prostu się wkurzałem na kulę. Musiał się ze mnie śmiać. Na łzą tracę ten, brawo. Gdzieś tą bezpieczniejszą teoretycznie to przez magów. Tak, jest tu inna teoretycznie bezpieczniejsza, ale kontynuując. Powiedzmy, że kilkukrotnie właśnie już kula mi tam zgniatała. Na całe szczęście runo odzyskiwałem za każdym razem, jak widzieliście, ale tak. Jak mnie, powiedzmy, zgniatła już za 2 czy 3 razy, tak na śmierć. Nie liczę, ile zgniatła mi tak po prostu, że udało mi się uniknąć śmierci jakimś cudem. A to stwierdziłem, dobra, spytam co mniej. Szczerze nie żałuję tej decyzji. Bo po prostu... Nigdy bym nie odnalazł tego wszystkiego. Tak czy inaczej, bierzemy co się da, wspinamy się dalej i lecimy. Lecimy po prostu. Wiem na to, że no, odnajdziemy. Co? Pewnie jak się okaże, nie odnajdziemy. A i ten się skrót otwierał, nie, nie tutaj. Teoretycznie właśnie był jeszcze jeden skrót. Dobra, rzucaj swój czar. I tak mnie to mało interesi. Jestem w stanie tutaj uciec. Tak? I czy to tutaj? Teoretycznie jest nieprawdopodobieństwo, że tak. Prawda tutaj. Ale zanim to potwierdzę lub zaprzeczę, to muszę jeszcze trochę połazić, poszukać, powalczyć i tak dalej. Chyba znowu źle polazłem? Tak? Widzę takie dziady, co nie przejmując się niczym, możemy użyć naszych tych rzeczy. W ogóle pięknie, szybko się strzela teraz z tym minimalnym pociskiem. I przynajmniej jestem zadowolony naprawdę z niego. A tak dla tych, którzy nie wiedzą, w Dark Souls 3 też istniał. Chyba nawet o tym wspominałem, ale mniejsza. Tam był tak badziewny, że chociaż chciałem go lubić, to widzicie tam 15 do 30, więc strzały były takie. No nawet w pierwszej lokacji można było stwierdzić, że nie jest to najlepsze. Później w grze, no okej, był fajny do irytowania wrogów. Na PvP, albo ogólnie do triggerowania wrogów, tak żeby tylko część przeszła i proszę, jesteśmy. Klucz cały czas był tutaj. To jest kamienny klucz do Akademii. Mogę już ze spokojem sumienia, ducha i wszystkiego powiedzieć, że będziemy kończyć. Jeszcze musiałem się tepnąć, oczywiście nie w to miejsce, w które chciałem. I następnym dalej zwiedzamy właśnie jeziorną Liur. Poszukiwaniu, jak mówiłem, ostatnio, właśnie w poszukiwaniu zaklęć i jakichś innych akcesoriów, które tu będą. Bo jest ich tutaj trochę w Liurni, to akurat pamiętam. Tak. Do Akademii wrócimy oczywiście, tylko to zrobię. Jeszcze parę innych pierdół też wykonam. A zanim to tutaj ten kościół, tutaj spotkamy tego całego naszego kolegę. Tak, nie kupuję od niego więcej, ale daj mi mu klucz. You're willing to give your Glintstone key to me. My, oh my. Thank you. Thank you dearly. Now I can go back to the academy to resume my study of Glintstone sorceries.
and the very stars. Mm-hmm. Back to learn another. Why, of course. Thank you dearly. With your blessing, I will depart for the Academy of Rhea Lucaria. Oh, perhaps one day you'll pay me a visit? Who knows? I may be a decorated sorcerer by then. No to żegnaj. Ewolucja. Jest, który będzie bardzo cenny. Otwieram właśnie niektóre przejścia. I skoro już mamy gesta, nie potrzeba niczego więcej. Wróćmy też do naszej tutaj, jakby ją nazwać, no. To jest nasza mentorka od magii. I poprośmy ją o to, żeby nauczyła nas nowy zaklęć. Bo mamy nowy zwój. I kodeksu czegoś tak. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. A rzeczywiście, uczymy się i co to my jesteśmy? Gdzie to jest? Trzeba szukać. O, deszcz gwiazd z trzema spadającymi gwiazdy, które podążają z wrogiem. Muszę to zgarnąć i odłamek komety 36. Czyli to jest chyba coś jeszcze przed kometą. Tak czy inaczej, ogarnę runy poza odcinkiem, żeby to wykupić. Na tym odcinku właśnie to kupimy i będziemy zwiedzać. A na ten moment to wszystko, więc dzięki wam bardzo za uwagę. I cóż, no, trzymajcie się. Hej, hej.